Witanko, no jak testować to testować. Teraz na nowo mogę porównać DT75 z C45 i na przykład C45 z DT600, który wcale nie jest taki słaby, mimo bardzo małych głośników, to znaczy no małych, znaczy pod względem mocy, parametrów, bo one niby mają po 3 waty tylko, ale duże obudowy, duża powierzchnia tych głośników sprawia, że one niemalże są porównywalne z głośnikami w C45L, które też nie są duże, ale są no, przynajmniej ze 2 razy większej mocy. I jako tako z DT75, gdzie są jeszcze mocniejsze głośniki. Także posłuchajmy sobie najpierw DT75, później C45L, czym one się różnią. Już były takie testy, no ale DT75 był trochę dziurawy, trochę nie był spasowany wcześniej, jak testowałem, głośnik był źle umiejscowiony, a teraz to gra nieco inaczej, brzmi lepiej, brzmi. No muzyczkę musicie mi wybaczyć, no ale ja niestety uwielbiam taką muzyczkę, transiwo takie, kosmiczne techniawki, także potestujemy sobie na czymś takim. I jedziemy najpierw DT75, później C45L na zmianę, a później C45L porównamy z DT600, bo no do DT75 DT600 ma już mniejszy podjazd. No to słuchamy DT75. Kabelek od AUX-a mi przerywa. Podgonimy to trochę. Teraz może C45. Na szybkiego podsumowując, no DT75 jest mocniejszy, ale w C45L jest jednak no może podstawowa sprawa, mniej przestrzeni, ale sam dźwięk jest taki bardziej sterylny. Lubię ten dźwięk, bo dzięki korekcji on brzmi nawet troszeczkę przyjemniej według mnie. Nie tak dobrze, nie tak przestrzennie jak DT75, ale no ta ładna korekcja tutaj robi swoje. A druga sprawa, o ile w tym C45 radio i magnetofon, chociaż nie, magnetofon też brzmi dobrze, o ile jest sprawny, to też brzmi bardzo dobrze. Radio tutaj jedynie gra najsłabiej, ale AUX to jest naprawdę bajka.
Nie można mu absolutnie zarzucić, że on ma mało sopranu, bo kto wie, czy tego sopranu nie słychać tutaj nawet więcej niż w DT75 na maksie. On ma go naprawdę bardzo dużo, ale to już no, nic nowego tutaj nie odkrywam. Jak gdzieś robiłem testy w garażu poprzednio tego C45L z Kondorem, to on jest nawet z tego AUXa oczywiście tylko i wyłącznie, bo z radia nie. Bardzo porównywalny z Kondorem pod względem tych sopranów. Także on ma ich bardzo dużo. Jeszcze raz to podkreślam, C45 to jest naprawdę bardzo sopranowy sprzęcik i gra bardzo ładnie, sterylnie. No ale słabiej niż DT75. Ale naprawdę na AUXie to brzmienie i z dobrych kaset jest bardzo zbliżone do Kondora, tyle że no nie jest taki dźwięk surround jak w Kondorze, bo Kondor pod względem tej przestrzeni bardziej brzmi jak DT75, bo tylko te dwa sprzęty mają taki jakby surround. Kondor i DT75. C45L bardzo ładny, mocą i sopranami porównywalny z Kondorem. Jeszcze raz podkreślam, tylko na AUXie, bo radio w C45 jest słabe według mnie, ale na AUXie to jest bajka. No i dobra, teraz może porównajmy sobie C45 z DT600. Tylko pauza, bo przełączę kabelki. Dobra, i muszę wam przyznać, że tutaj kolejny szok, bo DT600 może zagrać z telefonu stereo jedynie przez tą kasetę AUX, która też mu dodaje sopranu, a że on sam w sobie ma bardzo dużo sopranu z DT600, także on tutaj jest no potężny ten sopran, że aż muszę go zdjąć troszeczkę, dam go, no już ustawiłem do trochę powyżej połowy, na maksa go nie dam, bo on będzie tak ciął, że pewnie w mikrofonie będzie przester. Ale no jestem w szoku, bo basu ta kaseta AUX wcale mu nie umniejsza. Dodaje mu potężnych sopranów. I posłuchajcie sobie z C45, ale no przyznam, że mimo tej niewielkiej mocy, ja chyba trochę nie doceniałem tego DT600, bo to jest niesamowite, jak coś, co ma niby po 3 waty na głośnik, może konkurować niemalże z czymś, co ma około no, 15-20 watów na głośnik, bo tutaj w DT75 też ciężko to określić, no ale na pewno jest kilka razy większa ta moc i przynajmniej pod względem jakości to można je śmiało porównywać, DT75 z DT600, tyle że DT600 na pewno nie zagra tak głośno, ale bardzo ładnie, naprawdę ja go chyba nie doceniałem, bo posłuchajcie sami najpierw w porównaniu z C45L, także na początek DT600. Nawet po zdjęciu tych sopranów tutaj jest ich mega dużo. A teraz, no i tylko te kabelki ciągle przełączanie gdzieś mi uciekają i przez to trochę dłużej to trwa. Słyszycie, ja mam wrażenie, że DT600 gra tutaj ładniej, mimo że to jest AUX, gdzie C45L wymiata na AUXie, a DT600 z tą kasetą AUX gra jeszcze ładniej i wcale nie ma słabszego basu.
jeszcze raz. Spróbuję troszeczkę szybciej się przełączyć, albo po prostu dam na pauzę, żebyście słyszeli bezpośrednio to przejście z C45L na DT600. Tylko ta muzyczka mi tutaj musi grać równo. I tak, C45, zaraz będzie nagły przeskok na DT600. Bomba. Zmieniam zdanie. DT600 jest lepszy od C45L. Patrzcie, jak to się człowiek cały czas doświadcza czegoś nowego. Wystarczyła kaseta AUX, podłączenie pod AUX i się okazuje, że w taki sposób DT600 też gra lepiej niż radio, niż magnetofon i gra jeszcze lepiej niż C45L. Także teraz muszę odstawić C45L, bo on tutaj wypada najsłabiej i pozostaje mi porównać DT600 z DT75. No ale też nie zdziwcie się, bo DT600 dzięki korekcji brzmieniowo też mi się bardziej podobał od DT75, o czym już mówiłem kilka razy. Tyle, że DT75 jest na pewno głośniejszy i niby ma więcej mocy, no ale przekonajmy się. Jeszcze chwilę DT600 i zaraz zrobię nagły przeskok na DT75. Niemożliwe. Mi to się chyba wszystko śni, ale no powiem wam, DT600 mi się bardziej podoba i wcale jakoś szczególnie słabiej to on nie gra, mimo takiej wielkiej różnicy mocy. No posłuchajcie jeszcze raz. Ale no, jak już mówiłem, no DT600 ma przewagę nad DT75 pod względem korekcji, zoptymalizowania sobie tego dźwięku. Gdzie też już niejednokrotnie mówiłem, w DT75 są tylko te automatyczne ustawienia, co mi się nie podoba. On gra ładnie z nimi, ale to nie jest to, co manualna możliwość zmiany tych, tych ustawień korektora. I jeszcze raz przełączymy między DT75 a DT600. Ale już słyszę, DT75, no bas tutaj dałem na 9, można by dać na 8, bo on i tak jest taki bardziej nadęty, no ale dobra, niech będzie. Soprany są na full, a DT600 są, no jak już wam mówiłem, trochę zdjęte, bo ta kaseta AUX nadaje mu strasznego kopa pod kątem, pod względem sopranów. I trzeba je było trochę zdjąć, ale one i tak chyba brzmią lepiej nawet niż w DT75, także no już bez powijania słuchamy. Ale nie, jednak tutaj muszę z tą
kreskę z 9 na 8, zdjąć jeszcze te basy, bo one za bardzo tutaj tłuką na takiej muzyce. DP600. Szok. No powiecie mi, że jestem nieobiektywny, ale muszę zmienić zdanie. No nie wiem, czy to ta kaseta AUX takie czary-mary tutaj poczynia, czy akustyka tego pomieszczenia. No ale tutaj zdecydowanie DT600 jest dla mnie zwycięzcą. Ten najsłabszy, chociaż mały to on nie jest, bo jest duży, duże ma kolumny, dużą ma powierzchnię głośników. Może to właśnie robi tą robotę. Bo w sumie on ma największe głośniki, o najmniejszej teoretycznie mocy. No i co właśnie wywnioskowałem, on brzmi tutaj najlepiej, przynajmniej na tym AUX-ie. Szok, sam nie wierzę, ale takie są fakty. Dobra, nie przeciągam, zmykam, hej.